Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, kiedy włączacie. Na pierwszym planie właśnie widzicie, poza moimi łapami, terrarium, w którym mieszka dorosła samica Neohohlotele incei. Jak można zauważyć, jest na niej karteczka. Ładnie jest tutaj napisane, że kokon, kiedy został odebrany i jest data o kokonie wtórnym. Dzisiaj jest dokładnie 13 listopad, więc trochę go przetrzymałem. Zobaczymy, co to nam spowoduje. Był trzymany trochę dłużej niż poprzedni. I spróbujemy teraz to kokon samicy, że powiem brzydko mówiąc, bestialsko odebrać. Zobaczymy, czy będzie jakaś dzika walka, czy tak jak ostatnio, niekoniecznie. Zobaczmy, cóż się będzie działo. Ojej. Trzeba zajrzeć, wyjąć jej całą kryjówkę. Sprawdzam, czy nie zrobiła psikusa, się gdzieś nie schowała. Oj. Tu widać dużo pajęczyny. Się zakopała bardzo mocno. I to tutaj. Już widać, przynajmniej ja widzę na razie oprzęt, tylko to trzeba jakoś z głową w miarę. O. Jest i samica. Tylko teraz gdzie jest kuleczka? Jest i kuleczka koło samicy. Zobaczymy, czy będzie wojować, ale na razie nie wygląda. Nie wiem, czy wy w ogóle tak w miarę widzicie. Teraz trochę przesunę tak, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Zobaczymy tutaj hyc. Tutaj jest samiczka, a tu jest kokon. Kokon wtórny. Zobaczymy. Próbujemy go podebrać. O! Obyło się bez praktycznie żadnej walki. Samiczka tutaj nadal siedzi. Nawet widzicie ją trochę. Zaraz ją trochę pokażę lepiej. O, tutaj jest mamusia dzielna. Neohohlotele incei. Klasik, ale ma piękne kolory, trzeba jej przyznać. No, gwiazdeczka jest śliczna. Także będzie tutaj zaraz karmiona. Bo widzicie, że ma bardzo mały odwłok, to się nasiedziała na tym kokonie. O, jestem śliczna. Nie, no pięknie wyglądasz, moja droga koleżanko. Ale w ogóle odebranie kokonu bez walki. Jak do tego doszło? Nie wiem. No dobrze, to teraz najpierw zrobimy tak, że zamkniemy ją na razie, żeby nie wybiegła z wrażenia. A tymczasem zabierzemy się za otwieranie kokonu. Zobaczymy, cóż jest w środku. Czekaj, żeby to jakoś miało ręce, nogi i twarz. Powoli zrobimy tak, żebyście trochę coś widzieli. To jest mój drugi w życiu kokon, w sensie nie to, że ja go zniosłem. To bym, kurczę, mógł zostać bogatym człowiekiem, gdybym miał takie moce. Ale drugi, który odbieram i od tej samej samicy, można powiedzieć, bo taka jest prawda. No i teraz trzeba będzie go otworzyć. A zobaczymy sobie tylko, jak on w dotyku. No niby się coś przesypuje. Zobaczymy.
O, popatrzcie, moi mili. Są dzieciaki. Są dzieciaki. Już wychodzą pierwsze. O, to już są, moi drodzy państwo, nimfy dwa. Tylko teraz trzeba to pomalutku, bo one zaraz mi się rozejdą z wrażenia. O Jezus. Dzieci drogie, chodź tam. O matko, jakie dzieciaki fajne. Dobra, trzeba to jakoś z głową zrobić. Momencik, na chwileczkę odejdę obok i przerzucę je tak, żeby mi nie spierniczyły, brzydko mówiąc. O, tutaj coś takiego. Kryptoreklama. No, no właśnie, dziecko. Marcin, Marcin, co ty tutaj łodę stawiasz? Trzeba było się ze wszystkim przygotować. No chodź, maluchu. Hyc. No, możecie zobaczyć, że maluchy już powoli wychodzą. Co mi tu biega? A siomi stąd. Siomi od dzieci. Goń się. Także tego. Maluchy są, widzę, już ruchliwe, już wychodzą. Więc teraz by trzeba zrobić im szybko inkubator. Co za chwileczkę zrobimy. Trochę oddalimy zooma, póki jeszcze maluchy się nie rozejrzały. Naszykowałem sobie tutaj takiej samej wielkości pudełko. I trzeba tam trochę sypnąć. Różne szkoły czytałem, oglądałem, ale zasadniczo na spód około 2 cm wilgotnego, nie mokrego, wilgotnego włókna kokosowego tudzież torfu, tak żeby przy ubiciu, żeby to miało ręce, nogi i twarz o czaszkę też. Prawda, chyba raz się to robię poza kadrem. Teraz będzie zroszenie. Dobra, mamy to. Odsuwam tą korę od samicy. Trzeba będzie jej zaraz. I teraz się zabieramy za ręcznik papierowy. Trzeba jeszcze ten inkubator wyłożyć ręcznikiem. Najzwyklejszym w życiu ręcznikiem papierowym kuchennym. Na przykład tak, żeby ścianki mniej więcej zostały zasłonięte. Żeby wam zwierzaki nie łaziły na przykład do góry, na boki, na lewo, na prawo, w górę i w dół, jak to się na weselach czasem śpiewa. Nie będę dalej śpiewał, żebyście nie cierpieli, bo to nie ma być film o cierpieniu, tylko o czymś, mam nadzieję, ciekawym. Oj, źle urwałem. Nie fart.
Dobra. Teraz się zabieramy ponownie. O, cyk. No i teraz trzeba będzie te maluchy przełożyć. No to teraz się zabierzmy za to. Opsa. Oj, małe dropsy chodzą. A chwileczkę wyjdę spoza kamery, bo... Dosłownie je... Poczekajcie. Podejdźmy bliżej. O. Tu jeszcze mam kilka takich maluchów. To tutaj tak ładnie, delikatnie idź tam na dół, dzieciaki. Halo. Dzieci. Zapraszam. Nie ma żadnego. Halo, halo, Franku, nie schowałeś się? Nie. Dobrze. No. Wow. No i zobaczcie. Małe inceje. Zobaczymy, jak bez lampy. Chyba trochę lepiej. O. I dzieciaki są zdrowe. Nie będę teraz rozrywał kokonu, ale tak wyglądają raczej już na nimfy drugie. Bo nimfy pierwsze to byłyby tylko takie chodzące jaja z nóżkami, a tutaj już no, te zwierzaczki przypominają normalnego pająka. Także kokon wtórny Neoholotele incei Classic komisyjnie został odebrany. No i teraz czekamy na ich pierwszą wylinkę na L1. Wtedy będą rozłożone do kliszówek, tak jak ich trochę starsi bracia i siostry. Tutaj i tam jeszcze na górze jest trochę. Oj, tutaj są jeszcze, o Jezus. Tu są jeszcze takie maluchy, jak ktoś sobie życzy, jak najbardziej może je mieć. Wystarczy zapytać, co, jak, gdzie, czym, po co. A póki co, bardzo się cieszę, że mogłem się z Wami podzielić tym oto obrazkiem. Jeśli podobał Wam się filmik, pomimo tych takich trząśnięć telefonem, którym nagrywam, zapraszam do subskrypcji, komentarza. O, ale fajne jesteście. Przepraszam, taki komentarz. Jakie ruchliwe chłopaki i dziewczyny, hi, hi, hi. Zapraszam do subskrybowania kanału. Coś na pewno jeszcze niejednego i fajnego zapewne postaram się dla Was tutaj wrzucić. A póki co dziękuję Wam, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że podoba Wam się materiał. No i przede wszystkim główni bohaterowie, czyli te oto małe pajączki Neoholotele incei Classic. I do następnego filmu. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam, odwiedzajcie mnie na kanale. Od niedawna mam też taki mały profil na TikToku, gdzie nagrywam takie krótsze filmiki o swoich pajączkach. Jak macie ochotę zajrzeć, to zapraszam na Ptaszniki Marcina. Oczywiście Małpka Ptaszniki Marcina. I tam możecie zobaczyć inne, także duże zwierzaki ode mnie z domu. Pa, pa.